Kraków to niewielkie miasto położone na wschodzie Polski. Znajduje się na styku trzech dużych regionów – Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Dzięki temu Łuków stanowi istny tygiel kulturowy, łącząc w sobie wpływy wszystkich trzech kultur i wyciągając z nich to, co najlepsze. Mimo swoich niewielkich rozmiarów w Łukowie drzemie wielki potencjał, szczególnie w kwestii kultury. W naszym uroczym mieście żyje niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Dzięki tej niepozornej liczbie można śmiało stwierdzić, że żyjemy bliżej siebie. Można nawet odnieść wrażenie, że wszyscy tu się znają, tworzymy jedną przyjazną wspólnotę. Jak do nas trafić? Łuków leży nad niewielką rzeką Krzną. Administracyjnie miasto znajduje się w województwie lubelskim, niecałe 100 km na północ od stolicy województwa Lublina, około 120 km na wschód od stolicy Polski Warszawy i blisko 100 km na zachód od wschodniej granicy naszego kraju z Białorusią. Jeśli spojrzycie na mapę, znajdziecie nas mniej więcej tutaj. W tych krótkich filmach przedstawimy Wam to, co mamy najlepsze. To, czym żyje nasze miasto i co wpływa na naszą tożsamość. To, co czyni nas takimi, jakimi jesteśmy. Folklor, taniec, muzyka oraz kuchnia regionalna to najważniejsze elementy każdej kultury, dzięki której możemy czuć się wyjątkowi. Skoro już powiedzieliśmy sobie o wpływie kultur trzech regionów na charakter Łukowa, naszą prezentację zacznijmy od największych ambasadorów tej kultury – zespołu pieśni i tańca Łukowiacy, który promuje polski folklor w całej Europie. Łukowiacy 22 lata istnieją. Tańczą, śpiewają, koncertują w kraju i za granicą. Zespół powstał w roku 1999. Przed pandemią jeszcze zdążyliśmy zorganizować wielki jubileusz 20-lecia zespołu, który odbył się we wrześniu 2019 roku, a w tej chwili mamy 22 lata. Przedstawiamy folklor Podlasia, Lubelszczyzny, a także stolicy naszej tańca i piosenki starej przedwojennej Warszawy. My tańczymy i tańce narodowe, takie jak na przykład polonez, mazur czy kujawiak z oberkiem, ale tańczymy tańce również regionalne z poszczególnych regionów, jak chociażby tańce sądeckie, tańce rzeszowskie, śląskie i tak dalej. Bardzo bogaty repertuar, ale jest to oczywiście dziedzictwo narodowe, jest to podtrzymanie takiej tradycji, jest to oczywiście kultywowanie i gromadzenie dla przyszłych pokoleń repertuarów w postaci pięknych polskich pieśni ludowych, którą młodzież, jak słychać, chętnie śpiewa, i także tańców i muzyki. To jest bezcenna skarbnica, muzyka w ogóle ludowa, możliwość spotkań się z ludźmi, z rówieśnikami, śpiewając, tańcząc. Jest to oczywiście bardzo, bardzo cenne i na pewno też wpływa to na to, że to jest taka magia. Zagraj mi sztajerecka pięknego, świarnego, niech ze Jose potańcuje do rana białego. Bij! To jednak jest pokazywanie tej historii wszystkich kultur, które były tworzone na terenie naszej Polski, które zawdzięczamy naszym pradziadkom i dalszym pokoleniom. Takim plusem do tego, żeby budować tę tożsamość, są różne też wydarzenia patriotyczne, w których my bierzemy udział, tak? Czy są to jakieś tam koncerty z okazji 11 listopada, czy są to, jeździmy na festiwal na Łotwę i tam też czują taką chęć pokazania swojej tożsamości, tego, że są Polakami. I uczą się od Polaków, między innymi tam na Łotwie,
że dla nich to jest takie fajne i wartościowe, bym powiedziała, że są po prostu Polakami i utożsamiają się z tym i czują to i pokazują, chcą pokazywać, że są Polakami. Zakwitła nam ruta, zakwitło nam ziele, zaśpiewajmy sobie, będzie nam wesele. Zaśpiewajmy sobie, będzie nam wesele. Ja jestem dumny, jak widzę, jak nasze dzieciaki, nasza młodzież chętnie zakładają stroje ludowe. Posiadamy w naszej garderobie ponad 400 kompletów stroju, to o czymś mówi i bogactwo w postaci kilkunastu opracowań choreograficznych z różnych regionów Polski, no i te tańce narodowe. Stop kapela, teraz ja, kucano mi graj! Myślę, że jest dobrze pod względem popularności właśnie muzyki ludowej, tych form tradycyjnych, prawda? Także cieszę się, że nasza młodzież tak wspaniale to prezentuje i jest oklaskiwana w wielu, wielu zakątkach naszego kraju i mam nadzieję, że tak będzie po ustaniu pandemii, że wszystko to wróci do normalności. Dalej będziemy mogli się spotykać z naszymi licznymi przyjaciółmi w Polsce i za granicą. Co ja się dziewczynie, do ucha naszeptał, co ja się dziewczynie. Także no mam nadzieję, że to wróci i tego życzę wszystkim tym, którzy zajmują się kulturą szeroko pojętą. Ale młodzi łukowianie nie realizują się wyłącznie w folklorze. Mamy też wyjątkowe talenty muzyczne, skupione między innymi wokół Łukowskiego Ośrodka Kultury. To właśnie tu z inicjatywy Moniki Sołtyszewskiej-Leśkiewicz powstała Fabryka Piosenki, towarzystwo muzyczne kształcące młodych, obiecujących wokalistów. Tak profesjonalnie tutaj w Łoku to będzie 4. rok się uczę śpiewać, a tak to śpiewam no, od przedszkola, można powiedzieć. I mój pan od muzyki uznał, że mam bardzo dobry słuch i po prostu poszłam do szkoły muzycznej. Dostałam się tam na skrzypce i później tak właśnie wyszło, że przyszłam do Fabryki Piosenki i teraz jestem w 2. stopniu w Siedlcach i cały czas się uczę. Gram, śpiewam, łączę to i teraz właśnie jak jest ta pandemia, brakuje mi na pewno konkursów różnych, że można się spotkać, zaśpiewać na scenie, tak razem. Muzyka jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Totalnie nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Dosłownie muzyka mi towarzyszy na każdym kroku. Jak nieważne, czy sprzątam, czy uczę się, czy czytam jakąś książkę, czy cokolwiek robię, to zawsze gdzieś tam w tle. Albo sobie śpiewam, albo gdzieś tam muzyka leci. Muzyka jest też taką formą wyrazu, bo ja jestem strasznym introwertykiem i strasznie ciężko mi się porozumiewać z ludźmi. I muzyka jest właśnie dla mnie taką formą wyrazu, że mogę im coś przez to przekazać. Jak śpiewam, to wyrażam te emocje i przynajmniej staram się je przekazywać słuchaczom, bo to jest moim zdaniem najważniejsze w muzyce, w śpiewaniu. A to odczuwanie emocji to szczególnie przy takich piosenkach. Ja lepiej się czuję w takim stylu balladowym, wolę śpiewać ballady takie, bo po prostu łatwiej mi te emocje wyrazić. Ja jestem bardzo taką wrażliwą osobą, więc też w taki sposób się komunikuję. No i też strasznie na mnie niektóre piosenki działają i to, żeby moim zdaniem taki klucz idealnej piosenki to jest idealny tekst i idealna muzyka. Jeśli to się połączy, to może wyjść coś naprawdę świetnego. Jakbym miała powiedzieć, gdzie widzę siebie za kilka lat, bo już koniec
no, koniec mojej nauki się niedługo będzie zbliżał, to widzę siebie za te kilka lat po ukończeniu już jakiejś szkoły wyższej na scenie. I akurat mogę tutaj zadziwić niektórych, bo ja nie czuję się na taką piosenkarkę typowo popową, która mogłaby robić koncerty, tylko bardziej wiązałabym swoją przyszłość z takim aktorstwem musicalowym, żeby tą muzykę przekazywać właśnie z taką sztuką, ale też piszę swoje piosenki, więc mam nadzieję, że kiedyś coś może... Tak. Now happy ever after, it don't come so easily. To be okay. Nieodłącznym elementem każdej kultury, tożsamości etnicznej czy narodowej jest kuchnia. Sąsiadujące regiony wpływające na kulturę naszej okolicy dysponują ogromnym bogactwem kulinarnym. W Łukowie chętnie jedzona jest zarówno podlaska kiszka ziemniaczana i śledzie, typowe dla Mazowsza flaki po warszawsku, a także lubelskie cebularze. Zobaczcie jednak, co przygotował dla Was burmistrz Łukowa Piotr Pułdowski. To, co zobaczyliście, to jedynie namiastka tego, co drzemie w Łukowie i jego mieszkańcach. Chcecie zobaczyć więcej i bliżej nas poznać? Zapraszamy do Łukowa.